Możemy nagrywać już? Możemy. Nie wiem, które smaki to które. Siema widzowie, ja jestem Sedok. Wraz ze mną cię jest wasza uwielbiana i wasza kochana Natalcia. Przywitasz się? Nie, jestem za mała. No, nie wyrzucaj włosów. Znowu wyrzucasz włosy. Ostatnio było na odcinku, że wyrzucałeś włosy. Bardzo capi. Wiecie widzowie, jak giga capi to opakowanie? Ale poważnie ma niektórych. Zamówiliśmy fasolki wszystkich smaków. To są Bean Boozled. I tak capią, są one z Allegro. Ale naprawdę, capią jak jakaś kapusta taka to zgniła, nie? To. Dobra. O, to są te stinky bubu. Całe dnie ma bubu, co? Wysypaliśmy, tutaj nie wiem czy to będzie widać, nie chcę mi się podchodzić. Ale macie tutaj wszystkie smaki. Nie mieszaj. My wam damy screena z tych smaków. Czekaj, zrobię zdjęcie. Zobaczcie, jaką mam kozacką w ogóle ten. Mam kozacką etui, mam kozackie, podoba mi się. Za 4 grosze. Będziemy robili to tak, jest koło fortuny i będziemy losowali, kto co z nas je. No i mamy jeszcze papier, gdybyśmy wypluli albo cokolwiek by się stało z tym. Bo może być obrzydliwe, możemy trafić na jajo, możemy trafić na co tu jest, jeszcze zgniłe jakieś skarpetki są. No nie wiem, bo te smaki się trochę zmieniły. To jest zapach jak zgniłe jajko. Masz jakąś kolę? W kolejnym odcinku dajcie coś ode mnie no dostanie, więc wody. Musicie obejrzeć. Nie, no, nie, tam nie jest woda. Który będzie pierwszy, może już dostanę. A może ten będzie pierwszy, a ten co ostatnio nagrywaliśmy będzie za miesiąc. Bo u mnie to wiecie, jak filmiki wyglądają, widzowie. Czy w zapasie, żaden. Czy w zapasie, ten, który jest najwcześniej nagrany, ten jest najwcześniej zmontowany. Mamy tutaj więcej papieru, jakbyśmy się zżygali. Dobra, i odpowiadamy na pytania, tak? Nie wiem, czy na wszystkie pytania odpowiemy. Zadawaliście dużo pytań, niektóre były głupie, no ale no cóż, no taki. Niektóre nie będziemy. Taki odcinek. Ej, możecie na Twitcha wpadać, macie link w opisie. Muszę. Nie! Proszę, przepraszam. Oj, matko jedyna. No, spowiadam się z kungs. No, u mnie też był. Wiesz co? Zapach jest ładniejszy niż tego opakowania. To pierwsze pytanie jest do Natalci. Zadał je Dziku TV. Zacznij od siebie. Dziku TV zadał pytanie do Natalii. Czy by zostawiła Piotra? Nie. Tacia by mnie nie zostawiła. No, odpowiedziała na pytanie. Nie, no, żartowałam, więc... zostawiłabym. Zostawiłabyś mnie? Tak. No dobra, teraz pytanie do mnie. Czy dasz mi promo na filmie? 10 zł! Za 10 zł robię promo. Coolzix. Czy zdradziłaś Piotrka? Nie. Ale szczerze? No nie. No dobra. No nie, no pytałem, bo to musi być szczere. No przecież... No nie, no tylko pytam, tylko pytam. Dobra, teraz ja. Czy zdradziłeś Natalię? Nie. No co? Teraz PN. Nosiliście aparat na zęby? Tak. Nie, ja nie nosiłem. Ja miałam. Słabe te pytania, wszystko odpowiadamy, co jest. Tak, wygrywasz. To najwyżej zostanie na live'a i za każdego donate'a będę ja. To też jest dobry pomysł, jakbyśmy nie zjeli na odcinku. Navi zadał pytanie do ciebie. Czy założysz kanał na YouTubie? Jak tak, to kiedy i jak będzie się nazywał? Nazwę to już ma, ale nie chcę mieć. Czyli na razie nie? Nie planujesz? Nie, nie chcę. W ogóle to nie, że nie na razie, tylko raczej nigdy. Dobra, kolejne pytanie jest do mnie, od Naviego. Kiedy milion? Zależy, czy mówisz o milion w gotówce, czy milion subów. Może na razie wbimy 10 koła, wtedy będziemy myśleli dalej. Dobre pytanie. Dalej, Cebulion. PN. Kiedy mi dasz wszystkie miniaturki? Dostałeś już na Google Drive'ie. Nikt nic nie wie. Dalej, Cebulion. PN. A to w sumie do nas pytanie, ja odpowiedziałem na nie. Już ty miniaturek nie robisz. Cebulion zadał pytanie. Czy macie zabawki erotyczne? Może zjemy sobie fasolkę? Co sądzisz? No, ale to we dwóch musimy, to we dwóch musimy. Zjemy jedno i obydwajemy tą samą. Chyba to się wylosuje. Ale, no to we dwóch musimy, tak? Tak. Ogólnie ekran gdzieś tutaj będziecie mieli i będzie pokazane, co się wylosowało. Ty klikasz. Dobra, nie, ja masz klikam. Na zagrywanie? Jemy we dwóch to samo, tak? No tak, chyba żeby panie, który chce. Dobra, dobra. Niech coś żygu. To no jajo. Jajka nam wypadły, widzowie. A ja nie wiem, które to jest. Chyba które to są jajka? A czekaj, ja sam wybiorę, co mi wybierasz? No, są tylko dwa. No dobra, to jemy na raz, dwa, trzy, dobra? No dobra, nie, niech będzie widział, że to te, bo naprawdę nie wiem. Kolory są jakoś dziwnie pomieszane, ale no zjemy. Ej, to jak chcesz coś, to też do mnie należy. Chcę mieć drugą. Nie. Brakuje. Brakuje towarów. Ale trzymamy przynajmniej 5 sekund. Ja nie podjęte. Dobra. Ale rozgryzasz całe i mówisz jaki smak. Raz, dwa, trzy. Mam chyba jajo. Mam jajo! Aaaa! Ale będzie k***ć. Jajko mam. Rozgryzłam, ale nie dobre. Ja nie wiem, co to było, ale nie było dobre. To nie smakowało źle. Zjadłem, ale jajko. Czuć k***a z bukiem. Zobacz. No ja też to k***a jemy. Ale nie tak mnie zje... Mieliśmy jajo, widzę. Ja tego przemieniłam, ale nie chciałem tego. To nie jest tak, że tego nie wytrzyma, ale my to brzydzi, więc nie będę tego zdawała. No nie, no to nie jest. Staje. To jest do przeżycia, ale jajo, czuć jajo. Ale ludzie po tych jajach to wymiotowali. No ale ten zapach jaja taki, nie? Kolejne pytanie od Cebuliona. Czy kiedykolwiek oszukałeś Natalię? To są dwa pytania, czy ty mnie i czy ja ciebie? No tak, ja odpowiem szczerze. Ja nie wiem. Szczerze mówisz, że to jest. Na pewno. Nie wydaje mi się. Na pewno. Nie wiem.
Na pewno. No dobra, uznajmy, że tak. Nie uznajmy, tylko tak. Ja ją znam za dobrze. Lecimy dalej z pytaniami. Nawi, do nas obydwu. Czy mieliście swój pierwszy raz? No nie no, to jemy fasolkę. Weź, losuj, zakręć kołem. Ciekawe, czy to się w ogóle nagra. Jak nie, to nie. To i co, staram się wierzyć. Teraz ja. I też jemy to samo. Dobra, Natalia klika. Ale ja nie chcę, naprawdę. Ja chcę to zielone, to wcześniej chyba nie byłoby takie złe. I tym razem wylosowało nam się... Z mlekiem coś. Dobra, raz. Ale smakuje tak samo. No właśnie, giga podobne smaki mają i kolory. Raz, dwa, trzy. Jajo! Nie. A nie mleko! Mleko! Zbufiałe mleko! Daj mi chusteczkę jeszcze raz. Ale niedobre. O fuj, takie krowie. Fuj, daj. Czuję się jakbym z cycka brał od krowy mleko, naprawdę, fuj. Ej, wiesz co, w podstawówce jak byłem, w mojej szkole starej, mleko było dobre. To też dawali takie mleko, takie, wtedy mi smakowało, teraz smakuje jak mleko z krowich cyców. Naprawdę, dramat. No tak. Łaciate było dobre. No tak, ale chodzi mi, że to teraz to dziwnie smakowało. To było gorsze od tamtego. No to było giga gorsze od tamtego. Sairo, karmiłeś kiedyś Natalcie mydłem? Nie, nigdy cię nie karmiłem mydłem. Stek? Nie wiem. Zadał pytanie, jesteście razem, jesteśmy razem. Cebulion. Czy lubicie cebuliona? Kocham. Kochamy cebuliona. Ja też kocham bardzo i lubię. Kulzix, do nas obu. Czy był taki moment, że chcieliście zerwać? Tak. Ja zerwałem na tydzień raz. Niech coś dobrego w końcu będzie. Peter, co lubisz bardziej? Kebab, hamburger lub pizzę? Jeszcze raz? A ty nawet nie zadał do kogo to pytanie. Hamburger, kebab. Kebab, no kebab. Ale pizza jest OP. Kebab, pizza, hamburger. Później kocur. Czy planujemy ślub? To jest do nas. Nie. Generalnie nie wiem, zobaczymy. I na razie nie myślę o takich rzeczach, więc ciężko odpowiedzieć. No nie, czy planuję ślub z kimkolwiek, ale nie planuję ślubu z nikim. Jednoznacznie ciężko odpowiedzieć, na razie nie myślę o tym. Kubuś, czy mieliście swój pierwszy raz? No ale to jest pytanie, już było. 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 Dalej. Planujecie dzieci? No ja tak. No może kiedyś tak. Teoretycznie ostatnie dwa pytania nam zostały już. Dobra, Kami zadała pytanie, za co kochasz swoich widzów? No za to, że jesteście. Czy lubisz Olę, która ci zrobiła tak? Uwielbiam Olę, która mi zrobiła rajda. Pierwsze mleko czy płatki? Mleko pierwsze. Nie, płatki potem mleko. A ja wolę mleko, potem płatki. Ja na odwrót. Ja lubię jak płatki są chrupiące. No, co tam było? Nie. Co tam było? Jajko czy kura? No chyba najpierw była kura. Czy lecisz na fame? Lecisz na fame? A po co? Ja nie lecę na fame. Podróżnik IT, to będzie ostatnie pytanie. Czy z okazji 10-lecia swojego związku weźmiesz Natalię na przejście GSB? Nie musi być GBS. GSB? Co to jest? Nie wiem. Przepraszam, podróżniku, nie wiemy co to jest GSB, więc nie odpowiem na to pytanie, możemy to zjeść, no bo nie wiemy co to jest. I widzowie, jest ostatnie pytanie, ostatnie losowanie. Nie wiem, podróżnik, o co chodzi z tym GSB. Ja proszę, jakieś coś dobre, to zielone mogło być, jeszcze bym dawała radę. A nie jakieś jaja, żyga. Teraz ja losuję. Tak, ja się tak? Żygam. Rozpocząć? No. Dobra, poszło losowanie, ostatnie losowanie w tym odcinku. No nie, kurwa. Co to są? Skarpetki! No. O nie, skarpetki są... Błagam, żeby to w końcu było dobre, błagam. Wygląda jak to. Nie, mleki mi się odbija. Dobra, jemy? Raz, dwa, trzy. Nie. To ci wróci. Jakieś gówno znowu. Ej, ładnie pachnie. Zajebiście pachnie. Nie wiem co to było gówniane. Jakie wartości w waszym życiu są najważniejsze? Ciężkie pytanie. Co jemy znowu? Wyspać się w nocy. No to jest ciężkie pytanie. I jakbyś na to odpowiedziała? To jemy znowu? Nie, bo mi dobrze jest teraz. Nie wiem jeszcze. Jeszcze chyba nie zadałam tego momentu w życiu. Zdrowie, pieniądze. Wyspanie się. Dobre zdanie ceny. Do następnej klasy. Zrobienie streama bez opóźnień. Zdanie prawka. Losowanie swojej fasolki. No, bycie najlepszym jakim się da. I dużo kebabów. Jakie cechy charakteru sprawiły, że Piotrek, Natalia to ten wyjątkowy? Pytanie do obu. Jeszcze też nie wiem, czy to ten wyjątkowy. Ja też nie wiem, dlatego zjedzmy może na sam koniec. Dobra, to ja losuję, widzowie. Ostatni raz fasolkę. Naprawdę, mam już tak dość, że nie chcę co zrobić. No nie, ja chciałam to zielone. Ej, ale jest na zielonym. Jest na zielonym. Czerwony jest, ale jest na zielonym. Zjedzmy zielone. Zjedzmy zielone, widzowie, jest nie na zielonym. Wiem, co jest... Będzie screen, jest na zielonym, naprawdę. Wylosowo... Na drugie, ja nie wiem, który to jest dead fish. No dobra, to jest... Dobra, już niech będzie ten dead fish. Raz, dwa, trzy. Nie chcę tego rozgryzać. Ojej! Weź to ode mnie. Rozgryzam tylko. Ale pychotka. Skarpetki? Nie. Zmarła ryba.
Ty, nie, jak smakuje zmarła ryba? Wrak ryby! Lubię ryby, ale to czucie po tym, że zdechło niedobrze. Dobra, widzowie, tyle fasolek nam zostało, co prawda dużo. Możemy spróbować zielone. Możemy jeszcze tak dodatkowo spróbować jakąś zieloną, tak? Tak, bo zielone to tylko są spróbki. To już takie gratisy od nas macie. To jest codziennie. Macie gratisy od nas, a co to jest? Marki. Wiesz co? Wiesz co? Ja jem to codziennie. To się do mnie uśmiecha. Ja nie. Nie. Nie dobre. Nie, trawa. Karama. A co to było? Smarki. No to smarki. Moje tak nie smakują, moje tak nie smakują. Moje smakują wyśmienicie. Chcesz jeszcze spróbować? Chcę troszkę zjeść. Ej, Alex, to stój, to jeszcze. Nie. Mhm. A. Dobre. To co, dzielimy się jedną na pół? Nie no. Niemożliwe, żeby jedną gruszkę tylko dał. No to na pół! Ta gruszki nie smakuje. Nie ma gruszki. A wiesz, co stały ci najgorsze na live? Zostały ci żygi, jajo, dishwasher, to to? Widzowie, zostały mi jeszcze najgorsze fasolki na live'a. Każdą fasolkę myślę, że za 50 zł wydatnie. Jeszcze jest drugie opakowanie. Ale mam tak niedobrze, pójdę to szok. Dobra, moi drodzy, to zostanie na live'a. Każda fasolka myślę, że za no, chyba 10 będziemy jedli. 10. Jeśli będziecie chcieli, zostawcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej odcinków. Nagrywamy od razu drugi odcinek. No, ale jak się brzydzę. Tak mi buzi jajem. Nagrywamy. Z lekiem i rybą czuć i kozą z losami. Nagrywam. Nie wchodź mi w stanie. Nagrywamy od razu drugi odcinek ze słodyczy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, wpadajcie na nasze Instagramy. Trzymajcie się, no właśnie, do kolejnych. Siema. Gdy potrzebujemy dwa łyżeczki. No i no, stoi. To wyrzucę. Aby brzydziło. Dwie łyżeczki.